Na początku września w Siedlcach odbyły się 22. Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym oraz 11. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. W tym roku stoiska wystawiło 500 firm, wystawa zajęła powierzchnię 17 hektarów, a zwiedziło ją około 100 tysięcy osób. Tradycyjnie rolnicy korzystali z obecności doradców wielu firm, w tym Agencji Nieruchomości Rolnych, której prezesem jest Leszek Świętochowski. Dzisiaj jesteśmy po to, żeby wspierać rozwój polskiego rolnictwa, gdyż oczywiście za sukcesem, bo musimy używać takiego słowa, polskiego rolnictwa w ostatnich latach stoi przede wszystkim rolnik, ale żeby mógł ten rolnik osiągnąć wielki sukces, to oczywiście powierzchnia naszego kraju się nie zmienia, ale sposób zagospodarowania tych gruntów, wielkość gospodarstw rolniczych ulega diametralnej zmianie. O potędze polskiego rolnictwa decydują duże gospodarstwa rolne i dzięki Agencji Nieruchomości rozdysponowaniu w ciągu 20 lat ponad 3 milionów hektarów użytków rolnych w Polsce powstało 35 tysięcy gospodarstw o powierzchni ponad 50, czyli 50 hektarów plus. To te gospodarstwa świadczą o potędze polskiego rolnictwa. Oprócz powierzchni, pracy rąk rolnika jest niesamowita inwazja, można to tak powiedzieć, innowacyjności w rolnictwie. Kto z tego nie skorzysta, nawet jak się zatrzyma na chwilę, to tak jakby się cofał, gdyż musi wzrastać wydajność pracy, gdyż ceny jednostkowe produktów nie rosną. Dlatego muszą być ośrodki doradztwa rolniczego, które umożliwiają, przychodzą wręcz do rolników, żeby korzystać z szeroko rozumianych środków produkcji. Najlepszym gospodarstwem i bezpiecznym jest gospodarstwo, które ma zdywersyfikowane, czytaj, zróżnicowane źródła dochodu. Czyli najlepszym gospodarstwem jest gospodarstwo, które posiada zarówno dobrze rozwiniętą produkcję roślinną i znaczną część produkcji zwierzęcej. Gdyż jak jest na jedno dekoniunktura, czyli jak jest urodzaj produkcji przykładowo roślinnej, to wtedy można to spasać produkcję zwierzęcą. Jest przesunięcie tych produktów towarowych nawet o rok. I to dla tych dużych tutaj, a jak i również dla tych małych, jest szeroki asortyment przygotowanych środków produkcji od narzędzi prostych, zaczynając do bardzo skomplikowanych maszyn za kwotę ponad 1 000 000 zł. Na każdym tym poziomie towarzyszy rolnikom Agencja Nieruchomości Rolnych. Oczywiście na każdym towarzyszymy, gdyż my jesteśmy po to, żeby rozdysponować majątek Skarbu Państwa, który powstał zlikwidowanych PGR-ów. My również jako agencja nadzorujemy 43 spółki strategiczne dla produkcji roślin uprawnych, jak i również hodowli zwierząt gospodarskich. Myślę, że każdy w Polsce, cokolwiek się interesuje życiem gospodarczym, wie, co to jest Janów Podlaski i wie, co to są konie czystej krwi arabskiej. Przypomnę, że pobiliśmy w tym roku rekord świata, jeśli chodzi za jednego konia, za klacz wzięliśmy 1 400 000 euro. Kiedy dzisiaj mówimy o rolnictwie, nie sposób nie wspomnieć o tej sytuacji, jaka ma miejsce od ostatnich 2-3 miesięcy. Mamy suszę. Jeśli chodzi o plony zbóż ozimych, wczesnych ziemniaków, to w wielu rejonach Polski one nie są złe. Natomiast susza najbardziej dotknęła uprawy kukurydzy, łąk czy buraków cukrowych, gdyż to są rośliny o długim okresie wegetacyjnym i w momencie największego przyrostu biomasy tych roślin, no niestety nie było wody i państwo oczywiście wyszło naprzeciw tej sytuacji. Został opracowany przez Radę Ministrów program suszowy pomocy dla rolników. On wynosi w granicach 600 zł na hektar upraw ubezpieczonych, 300 nieubezpieczonych. Natomiast oczywiście Agencja Nieruchomości również pomaga swoim rolnikom, którzy kupili ziemię, spłacają ją na raty, płacą czynsz, gdyż stosujemy wszelkiego rodzaju umorzenia, przesunięcia terminów płatności, rozterminowanie na następne lata. Chodzi nam o to, żeby w maksymalnym stopniu wyjść naprzeciw rolnikom, żeby oni zgromadzili środki niezbędne do kontynuacji nowego okresu wegetacyjnego. Proszę mi powiedzieć, jakie są dzisiaj najważniejsze wyzwania przed polskim rolnictwem? Myślę, że przede wszystkim największe polskie wyzwanie przed polskim rolnictwem to jest obawa
konkurencji zewnętrznej przed właśnie siłą i dynamiką polskiego rolnictwa. Fakty są niezaprzeczalne i tu są, mogą być stwarzane sztuczne bariery, tak jak teraz. Zagrożeniem jest oczywiście embargo, bardzo duże ograniczenia, jeżeli chodzi o rynek wschodni, znaczy rosyjski. I tutaj doskonale sobie rolnicy przy pomocy agentów rządowych poradzili, gdyż pomimo embarga, chcę zaznaczyć, w tym półroczu eksport artykułów rolno-spożywczych wzrósł o 6% w stosunku do ubiegłego roku, który był również rekordowy. Polska weszła do Unii w 2004 roku. Minęło 11 lat. Wtedy eksport artykułów rolno-spożywczych wynosił 4 miliardy euro i import 4 miliardy euro. Obecnie to wzrosło pięciokrotnie eksport, czyli wyeksportowaliśmy w roku ubiegłym za kwotę 21 miliardów euro, a importowaliśmy za 15, czyli 6 miliardów euro jest to dodatnie saldo w eksporcie. My jesteśmy światową potęgą w eksporcie pieczarek, jabłek i drobiu. Społeczeństwo nawet sobie nie zdaje sprawy, jak jesteśmy witalni. Są sukcesy, rolnicy wiedzą, gdzie się zgłaszać, dzisiaj mogą korzystać z tych wszystkich stoisk. Czego im życzyć? Bo teraz mamy ten czas dożynek, więc wypada składać też życzenia rolnikom. Oczywiście nawet wypada im podziękować, że pomimo tak trudnych warunków właśnie zmiennych, bo to jest jeden z najbardziej niepewnych czynników, jak warunki pogodowe rolnikom, należy im podziękować za to, co zrobili pomimo wszystko w tym roku i osiągnęli doskonałe w niektórych rejonach plony, ale to już jest przeszłość, a trzeba żyć oczywiście przyszłością, czyli przede wszystkim należy życzyć satysfakcji z ciężko wykonywanej przez siebie pracy, czego myślę, że należy życzyć każdemu pracującemu czy każdemu dorosłemu człowiekowi, gdyż jeżeli każdy z nas zrobi doskonale to, za co odpowiada, za co bierze jeszcze nieraz pieniądze, no to wtedy ma z tego satysfakcję, a kraj się dynamicznie rozwija. Co roku Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym pozwalają rolnikom zapoznać się z nowymi technologiami oraz najnowszymi maszynami i urządzeniami. Umożliwiają również kontakt z doradcami oraz pracownikami wielu instytucji obsługujących rolnictwo. Organizatorem imprezy był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oddział Siedlce.